Strzelce, jesienią coś tu się wali, moje drogie strzelce. Może tego nie widać do końca, ale może nie każdy ma ochotę to odczytać i jest troszeczkę to przysłonięte i niewidoczne dla wszystkich, ale dla wtajemniczonych tak. Coś tu się wali, coś tu się burzy. Macie kartę wieża we waszym rozkładzie. To jest wielki arkan, to jest ważny temat. Wali się wasz świat. Jakiś świat się wali, którym wy jesteście, który to świat obserwujecie i może się wam zdawać, że spadacie z jakiejś konstrukcji i upadniecie nie wiadomo gdzie i jakbyście nawet się obawiali, czy wy to przeżyjecie. Takie mogą być wasze obawy. Możecie mieć również trudny sen tego typu. Szczególnie, że ten świat wydaje się mało realny. To może być świat po prostu wirtualny, w którym gdzieś się poruszacie, w którym coś robicie. Albo może być to taki świat, do którego się udajecie, ale jest w jakimś sensie światem nierutynowym, nieprostym, niepoukładanym, a wymieszanym, zakręconym, pozbawionym uporządkowanej struktury. Możecie również przyglądać się obrazom świata, który się wali. Ale będzie was to poruszało, bo możecie mieć poczucie, że wy jesteście w tym świecie, który właśnie się sypie. Jakaś wieża, jakaś konstrukcja się sypie. Trzeba będzie w jakimś sensie porzucić ten świat. Porzucić obciążenie, które przyjęliście na siebie w tym świecie. Nawet jeżeli było to piękne obciążenie i decydowaliście się na to, że wszystko będziecie nieśli na swoich barkach, na swoich plecach, to w tym momencie te niby drobne kwiatuszki okazują się zbyt ciężkie. Szczególnie taka sytuacja może być, jeżeli jesteście kobietami. Jeżeli jesteście mężczyznami, to może być tak, że bliska wam kobieta będzie musiała zrzucić z siebie ciężar, który postrzegaliście jako coś lekkiego. Ale to był Max. Możecie tego nie widzieć, możecie tego nie dostrzegać, możecie nie mieć tej świadomości do końca, albo mogliście nie wiedzieć o tym wcześniej i teraz sobie troszeczkę to uświadomić, że to był ciężar pełny, to była dziesiątka buław. Tego nie widzicie, jak patrzycie na obraz, który ja wam przedstawiam. Musicie niejako zaufać, albo musicie sobie kupić talię tarota, która tutaj jest. U góry w środku jest odwrócona dziesiątka buław. Chciałoby się usunąć z kadru ten element, ten opis, tę informację, ale nie da się. Tak samo chciałoby się usunąć tytuł wieża, ale nawet jeżeli postanowicie to zakryć, nawet jeżeli ktoś wam będzie chciał to pozakrywać i sprawić, że będzie to mniej dostrzegalne, to jednak to cały czas będzie. To będzie niezależnie od tego, czy komuś się to będzie podobało, czy nie. Czy te kwiatki już zwiędły, czy nadal wydają się świeże. Moi drodzy, ktoś tu miał duże obciążenie na swoich barkach. I z tego czy innego względu tego obciążenia już nie będzie miał w takim stopniu, jaki miał wcześniej.
Jeżeli tu nie mamy do czynienia z kobietą, to mogą być takie kobiece obowiązki, jak my czasem mówimy tradycyjnie. Różne takie sprawy domowe, które wymagają przeróżnych działań, ale mogą być lekceważone, mogą być uważane za sprawy lekkie. Teraz do mnie przychodzi, jak o tym mówię, coś na kształt takiego jakby sekretariatu, w którym w teorii możemy siedzieć i pić kawę, ale w praktyce mamy wiele rzeczy do zrobienia. Wiele różnych czynności, wiele różnorodnych czynności, które wydają się lekkie, ale tak naprawdę mogą obciążyć głowę, obciążać plecy. Te plecy mogą cierpnąć. Ktoś tu miał na swoich barkach sporo i tak jak mówię, wygląda na to, jakby to gdzieś miało z tych barków spaść. Ktoś może chcieć porzucić te obciążenia. Ewentualnie temat wcześniejszych obciążeń tego typu gdzieś wraca. Jest jeszcze taka możliwość. Zależy, jakie u was są okoliczności. Z jakiego punktu wychodzicie? Rozejrzyjcie się, czy jest ktoś, kto tego typu obciążenia, ktoś znaczący jest w waszym bliskim towarzystwie, albo może wy odnajdujecie się jako taka osoba. Bo jeżeli na dzień dzisiejszy tego nie ma, no to tu wróci coś z przeszłości. I jedno mogę na pewno powiedzieć, że na ten moment jest to nie do utrzymania w takim kształcie, w takiej formie, jakby się może chciało, żeby było. Bo może kiedyś było, ale już nie. To nie są malutkie kwiatuszki. To jest wiele różnych, różnorodnych obciążeń. I nawet jeżeli są to obciążenia, które możemy nazwać pięknymi, takimi, które w jakimś sensie nas zdobią, to nie sprawia, że one znikają, że nie są już obciążeniami, że nie są czymś, co trzeba zrobić. Moi drodzy, ten temat związany z obciążeniem wiąże się z szóstką fal, bo tutaj w tej talii mamy fale zamiast kielichów. To ciekawe. Na jesieni fale są ważne. Jakbyśmy mieli do czynienia z emocjami ogólnie w świecie, które trudniej jest zawrzeć w jakichś ramach, wlać do jakichś kielichów. Coś tu się rozpływa nam globalnie. Ale szóstka fal, czy kielichów, ale tutaj fal, jest w pozycji prostej. No i to dobrze. Tę szóstkę miło widzieć w pozycji prostej. Moi drodzy, w takiej tradycyjnej szósteczce kielichów możemy zobaczyć parę. Zwykle jest to dziewczynka i chłopiec. Gdzie chłopiec podaje kielich dziewczynce, a na tle mamy wiele więcej kielichów. Tutaj obraz jest nieco inny. Nikt nikomu nie podaje niczego. Także nie chodzi o to, że ktoś kogoś czymś obdarowywuje. Nawet jeżeli ktoś tu z dziesiątki buław zbiera kwiaty, które można by było komuś dać w prezencie. To nie o to tutaj chodzi, że ktoś komuś daje różne prezenty. W szóstce fal, tej tu, mamy do czynienia z pozytywną interakcją dwóch osób, które mają w sobie pewną lekkość dziecka, dzieci.
Tu nie chodzi o taką dziecięcość, taką najmniejszą z gatunku do lat pięciu, ale ja tutaj widzę, że to są takie jakby maksymalnie taka wczesna nastoletniość. Jakby coś takiego było dla was ważne jesienią. A nawet nie jakby, tylko będzie, a może już jest ważne. Czy czujecie się, jakbyście znowu biegali w rozplątanych tenisówkach i nie przejmowali się tym, czy się potkniecie i uderzycie w kolano? Bo bawicie się z kimś w coś i to jest najważniejsze. Nie myślicie za daleko. Patrzycie w niebo, patrzycie, jak te wasze baloniki lecą w niebo i nie przejmujecie się tym, że puściliście je i one gdzieś dotrą nie wiadomo gdzie. Spoglądacie i one za jakiś czas znikną, ale ten sam lot jest ważny. Nie chodzi o cel strzelca, tak? Wysyłacie te baloniki, wysyłacie coś w świat. I niekoniecznie musicie wiedzieć, gdzie to dotrze. I jest w tym zabawa i beztroska dziecięca. To nie jest chłodny profesjonalizm, to nie jest nastawienie na realizację tego czy owego. Tu jest zabawa. I to nie pojedyncza z kimś. I nie tylko jedna. Jakbyście bawili się więcej niż jeden raz, a może więcej niż z jedną osobą, ale z jedną przynajmniej. Możliwe, że wokół jest dużo więcej różnych dzieci, dużo więcej różnych osób, które albo biorą udział w tej zabawie, albo się jej przyglądają. Czuję, że ktoś tu może być i to obserwować. Ale ta obserwacja nie ma wpływu na aktywność tychże dzieci, tychże osób. Czy porzucając to obciążenie, znajdziecie w sobie energię do puszczania baloników w świat? Baloników, które może ktoś wam nadmuchał, może ktoś wam przygotował coś, czym możecie się bawić, z czego możecie czerpać radość. A może wy przygotowaliście to sobie sami. Ale możecie uczestniczyć w tej zabawie, możecie też ją po prostu obserwować i to może waszą pozytywną energię wyzwalać. Wyzwalać wasz strzelcowy optymizm. Nawet jeżeli blisko tej sytuacji będzie ktoś, kto będzie zachowywał się jak złośliwy klaun. Ktoś, kto jest trochę tutaj jak taki giermek denarów, ale ni to giermek, ni to nie giermek, jakby ktoś do pomocy, jakby ktoś nowy, ktoś niedoświadczony, ale tu bardziej złośliwy psotnik niż jako ktoś, kto przynosi jakąś nową wartość. Niby mógłby przynieść jakąś nową wartość, ale tak jest wykręcone to, co niesie, tak jest niejasne to, co ma ze sobą. Że to nic nie daje. Mamy kogoś, kto nic nie daje, choć w teorii mógłby coś dodać. Ale ta wartość jest jakby dziwnie z nim spleciona, czy z nią.
i jest nieodłączna. Nie można przekazać wartości i sprawić, że z niej wyrośnie coś nowego. Jakby ktoś udawał, że chce komuś dać prezent, a tak naprawdę nie miał tego w zamiarze. Nie widać rąk, które chciałyby darować wartość komuś. Coś może można dostrzec, jakiś zarys dłoni, ale tak naprawdę patrzy się na to i tego normalnie nie widać. Trzeba się nieźle przyglądać, żeby zauważyć, że chyba tam jakaś ręka jest, ale nawet jeżeli zauważymy, że jest niby dłoń, która mogłaby coś podać, mogłaby wesprzeć, mogłaby coś dodać, to ja czuję, że to jest takie na siłę. Jakby ktoś na siłę próbował kogoś wybielić. I jakby ta osoba może chciała siebie wybielić, ale wybielała się tak, że jej twarz zaczyna wręcz przypominać maskę klauna, jakby się upudrowała tak jasno, umalowała czymś białym, żeby się wybielić. Założyła perukę, pokazała, że niby wygląda inaczej, niby jest kimś innym, ale my wiemy, że to jest tylko makijaż, że to jest tylko maska. I usuwając te wszystkie elementy zakrywające, spotkamy się z kimś, kto zupełnie nie przypomina tego, kogo żeśmy spotkali w całym tym anturażu, w tym całym opakowaniu. To opakowanie tak bardzo odwraca uwagę od osoby. Ono jakby stanowi o tej osobie. Ono zakrywa tę osobę. Mam takie poczucie, że jakby zabrać te wszystkie owiki i otoczki, te wszystkie makijaże, to ten ktoś skuliłby się nagi jak cesarz w bajce, w baśni. Nowe szaty cesarza. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli nie, to sobie sprawdźcie. Nowe szaty cesarza. Król jest na końcu nagi i się wstydzi tego. A wierzył, że wygląda super. Tylko, że tam w tej historii z cesarzem, cesarz miał mnóstwo takich klakierów, którzy my chwalili go, że wygląda świetnie, a tak naprawdę chodził chyba już tylko w bieliźnie, a chwalili jego nie wiadomo jakie cudowne stroje. A tutaj te stroje, to opakowanie jest nałożone świadomie i ono w jakimś sensie świadomie przykrywa autentyczność tej osoby. Moje drogie strzelce, dla was prawda jest ważna, a ktoś tu, przykro mi powiedzieć, ale obawiam się, że może być nieco fałszywy. I mówię to delikatnie. Bo przyszło do mnie słowo zakłamany. Także bądźcie ostrożni. Bądźcie oczywiście ostrożni w swojej ocenie. Jednocześnie no tutaj coś takiego do mnie chodzi, przychodzi. Coś tutaj chodzi i może powinniście się zastanowić, o co tutaj chodzi. Gdzie jest prawda, moi drodzy? Wyglądajcie jej w gwiazdach. Tam możecie znaleźć optymizm. Może warto odwrócić się od tych pozorów, które możecie mieć z tyłu głowy,
I tak jak w tej dziewiątce fal, która jest na dole w środku podstawy, spojrzeć w niebo, spojrzeć na horyzont, spojrzeć trochę do góry, trochę wyżej, ponad niektóre sprawy i możecie widzieć, że świat się wali, ale patrzeć dalej. Możecie mieć nad głową ten temat porzucania obciążeń. Możecie widzieć przed sobą świat. Ale spoglądając na to wszystko, mając tego świadomość, a innych rzeczy jakby nie chcąc widzieć, ale nadal mając tego świadomość, świadomość tego, na co nie patrzycie, możecie dostrzec w pewnym momencie szansę czy promyk nadziei, który może dać wam poczucie obfitości. Jakbyście nagle mieli 9 pozytywnych fal, które mogą was unieść jak na desce surfingowej, gdzieś daleko, daleko, dalej niż wasz wzrok sięga aż za horyzont. Czuję, że możecie pomyśleć o świecie, gdy jest ciemno, gdzie dostrzegacie pulsujące światełka, czy światełka w ogóle. To mogą być gwiazdy, to mogą być latarnie, to mogą być inne pulsujące światełka. Tam możecie znaleźć poczucie obfitości. Nawet jeżeli nie będziecie wokół siebie widzieć ludzi, to ta obfitość może być. Obfitość emocjonalna, pozytywna. Taka obfitość, która was nie zalewa. Dzięki temu możecie unieść głowę i patrzeć dumnie i optymistycznie w przyszłość. Może komuś z was przydałaby się wizyta u astrologa? Czy choćby przeczytanie jakiegoś horoskopu, choć zalecam z pewną ostrożnością do niektórych takich ogólnych horoskopów podchodzić, ale może tym razem wam się to przyda. Moje drogie strzelce, waszego dalszego, wrodzonego, nieustającego, nawet jeżeli gdzieś chwilami schowanego lekko, optymizmu wam życzę jesienią. Cześć pan.